jesteśmy po zdobyciu najwyższej góry szczytu w Maroku i chcę wam powiedzieć o takiej jednej motywacyjnej historii, która mnie poruszyła, która ma związane właśnie z realizowaniem celów. Wyobraźcie sobie, że jesteście na łożu śmierci. Może nie jest to dla wielu z was przyjemne skojarzenie, ale tak to wygląda. Oczywiście ta wiadomość nie jest dla wszystkich. Ta wiadomość jest dla osób, które chcą coś zmienić, które tak jak ja byłem w pewnej takiej... zatrzymałem się i po prostu chciałem iść do przodu, miałem blokady i to wszystko tak się napędzało. Ale wróćmy do tej historii. Wyobraźcie sobie, że jesteście na łożu śmierci. I przychodzą do was wszystkie marzenia, wszystkie plany, wszystkie cele, które nie zostały przez was zrealizowane, dlatego że leżycie na tym łożu i nie macie już czasu. Dookoła was, dookoła waszego łóżka, tam gdzie jesteście, jest rodzina, są znajomi, ale oni nie widzą. Oni nie widzą waszych planów, celów. I te cele mówią: przyszliśmy do ciebie. Te marzenia mówią do ciebie. Przyszliśmy do ciebie, ale ty nie miałeś odwagi nas zrealizować. Teraz musimy umrzeć razem z tobą. Teraz idziemy z tobą razem do grobu. Jak będziesz się wtedy czuć? Jak będziesz się czuła? Kiedy przyjdą te marzenia? Kiedy przyjdą te marzenia? Jak będziesz się czuć? Wiesz, czego najbardziej ludzie na łożu śmierci żałują? Była książka. Piękna książka. Pielęgniarki z Australii. I ona przeprowadzała z ludźmi, którzy umierają, wywiady. I głównym, pierwszą rzeczą, jaką najbardziej się powtarzała, to, że ludzie się bali opinii innych ludzi i nie działali, bo się bali. Bali się to, co powiedzą o nich inni. Bali się porażki. Więc zastanów się, czy kiedy będziesz na tym łożu śmierci, jakie? Może nie będzie cię to interesowało, a może będzie. Zastanów się na tym. Dlatego realizuj cele teraz. Nie muszą być wielkie. Nie musisz wchodzić na 4000. Nie musisz biegać maratonów. Nie musisz tego robić. Zacznij od małych celów. Małe cele, pamiętaj, małe rzeczy budują wielkie rzeczy. Pozdrawiam i trzymam kciuki. Na razie.